Dobry wieczór. Założenie było takie, że przyjechaliśmy tu po 3 punkty, a dostaliśmy 3 bramki i odjeżdżamy z takim bagażem i ten mecz w ogóle nam nie wyszedł. W 3 minucie dostajemy bramkę. Później był okres taki, że próbowaliśmy to odrobić, ale niestety byliśmy za mało konkretni i potem następne 2 bramki po stratach naszych, po naszej prawej stronie, a lewej Krakowi, bodajże Jaroszyński 2 razy zabrał nam piłkę i od razu 2-3 podania i bramka. I tak to się toczyło. Mogliśmy więcej bramek dostać, ale też mogliśmy swoje strzelić, ale znowu zabrakło trafnej decyzji. Zamiast podawać, to oddawaliśmy strzały, a mieliśmy bardzo dobrze ustawionych zawodników w świetle bramki i tego nie zrobiliśmy. I tak jak wspomniałem, mecz tam nie wyszedł w ogóle. Teraz najlepszy moment, żeby się ogarnąć i pokazać, na co nas naprawdę stać, bo wierzę, że stać nas na dużo więcej, no ale niestety dzisiaj było widać pozytywne nastawienie przed meczem, a od pierwszego bliska w ogóle gdzieś to z nas wyparowało i tak się potoczyło, jak potoczyło, że nie mieliśmy potem szans, chociaż jakbyśmy na 3-1 może strzelili, może różne rzeczy się w futbolu zdarzają, ale my nie strzeliśmy żadnej bramki, czy nawet na jedną strzeliśmy, ale z pozycji spalone. I skończyło się tak i żyjemy dalej. Teraz trzeba męsko podejść do tematu, bo Cracovia grała szybko w piłkę, wiadomo z czego słynie. To jest drużyna, która najwięcej jest przy piłce, chociaż dzisiaj nie wiem, jak to procentowo wyglądało, bo i my tworzyliśmy swoje akcje, ale Cracovia też dzisiaj sądzę, że miała i więcej fauli, i więcej wślizgów. I tu mam zastrzeżenia do drużyny, że nie walczyliśmy tak jak o życie i to tyle. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Państwu. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję za mnie. Jest tam pytanie, jeden pan podniósł rękę. Chcę tylko zapytać, czy pod kątem przyszłotygodniowych derbów, czy golański będzie już, bo tutaj widać było wyraźnie, że Sasowicki na prawej obronie troszkę pan odstawał. Golański jeszcze dzisiaj gorączkuje, nie wiem jak to będzie, to się długo jakoś trzyma u niego, bo już tydzień minął, prawda? Od poniedziałku miał wejść do zajęć i zobaczymy, no, antybiotyk bierze, nie pomaga mu, trzeba będzie to zmienić, no, mam nadzieję, że jeszcze jest jutro dzień i może w poniedziałek czy we wtorek stanie na nogi i będzie do dyspozycji. Zobaczymy, tak samo jest i Widanow już w treningu, co prawda nie może, maksymalne obciążenia ma, ale zobaczymy, no na pewno korekty są tu potrzebne nam, bo ten mecz nam nie wyszedł, chociaż też po pierwszym meczu nie ma co tam nerwowych ruchów robić, no ale u nas już zostało 8 spotkań, prawda, i tu tej szansy nie wykorzystaliśmy na zdobycie punktów, a musimy z każdym szukać tych punktów, nie patrząc, kto tam ma trzecie, czy drugie, czy pierwsze miejsce, tylko każdemu próbować te punkty wydzielać.